Naszym gościem jest profesor George Friedman, amerykański autor książki Następne stulecie, wydana w 2009 roku, zrobiła wielką karierę, przepowiadając zmianę istniejących stosunków na świecie. No i pytanie teraz do pana profesora, czy te stosunki zmieniają się tak, jak przewidział. Będziemy rozmawiać po angielsku, państwo usłyszycie tłumaczenie. Ja nazywam się Aleksander Wierzejski i rozmawiać będzie również Krystian Kaźmierczyk. Zapraszamy. The main ones, yes. W głównych sprawach miałem rację. Rosja stała się bardziej agresywna, a teraz stoją przed nią poważne kłopoty gospodarcze. Unia Europejska nie funkcjonuje. Widzimy też zmierzch potęgi Chin. Myliłem się natomiast wobec Bliskiego Wschodu. Spodziewałem się, że teraz wojna w tym rejonie będzie zakończona. Niestety rozszerzyła się. Tak więc myliłem się co do islamu. What about presence of China in Belarus and Poland? Jakie znaczenie mają chińskie inwestycje na Białorusi i realizacja lądowego połączenia z Europą? What do you think about? Chińczycy agresywnie szukają możliwości wyprowadzenia pieniędzy wszędzie poza Chiny. Dlaczego tak robią? Bo nie chcą zatrzymać gotówki w kraju. Rozumieją, że przed tą gospodarką są poważne kłopoty. Szukają więc okazji w sporej liczbie krajów. Większość z tych inwestycji, które dokonują Chińczycy, to tak naprawdę ucieczka kapitału. Fundusze opuszczają kraje jako pieniądze rządowe, a w jakimś punkcie planety okazuje się, że są to już pieniądze prywatne. Są kraje, gdzie takie operacje są łatwiejsze do wykonania niż w innych państwach. Nie wiem, czy te pieniądze na Białorusi to są właśnie takie fundusze, ale wiele takich właśnie inwestycji ma miejsce. Przyczyną nie są jakieś chińskie strategiczne cele, jak na przykład budowa baz na Białorusi czy coś takiego. Przyczyną jest słabość chińskiej gospodarki i potrzeba ze strony ludzi, którzy te pieniądze kontrolują, by uciec z Chin. Ale Chiny wyrażają agresywną postawę wobec Stanów Zjednoczonych, na przykład budując bazy na Morzu Południowochińskim. Jednak tak naprawdę to nic nie zrobili. Nie było żadnej strzelaniny ani niczego w tym stylu. Ich problem jest taki. Morze Południowochińskie otacza wianuszek wysepek i Stany Zjednoczone mogą w bardzo łatwy sposób zablokować chiński handel. Chiny żyją z eksportu, a kiedy USA je zablokują, to są zaduszone. Tak więc mają potrzebę strategiczną wyłamać się z potencjalnego okrążenia. Robią to, wywierając wpływ na takie kraje jak Filipiny, zachęcając je do sojuszu. Starają się blefować, demonstrując ogromną potęgę wojskową, która jednak nie dorównuje amerykańskiej. Wreszcie dostarczają broń poza ten rejon do krajów takich jak Myanmar. Tak więc działania Chin nie wynikają z tego, że są agresywni, ale z przerażenia, że Stany Zjednoczone mogą zniszczyć ich gospodarkę przez zablokowanie jej. Przecież już ich kiedyś blokowaliśmy. Wiedzą, że jak będą mogli przebić się przez linię tych wysepek, to będą bezpieczniejsi. Poza tym nie mogą przewidzieć działań Stanów Zjednoczonych, które z ich punktu widzenia są równie potężne, jak i nieprzewidywalne. Bardziej więc chodzi o to, niż o jakąś agresję. Czy prezydent Trump wprowadzi cła na chińskie towary? Czy będzie budował potęgę amerykańskiego przemysłu kosztem dostawców zagranicznych? Na pewno jest przeciwnikiem międzynarodowych organizacji handlowych. Lekcja, której nauczyliśmy się w 2008 roku, mówi o tym, że uzależnienie jest niebezpieczne. Mały, stosunkowo mały błąd w gospodarce amerykańskiej przepłynął przez system bankowy we wszystkich krajach świata, a efekty tego wciąż nie opuściły Europy. Trump patrzy więc na te sprawy i myśli tak. Będziemy mieć stosunki handlowe z tymi krajami, z którymi zyskujemy i na takich warunkach, jakie możemy przyjąć.
wskazał Chiny, bo to jest kraj, który w szczególny sposób korzysta z wolnego handlu, a równocześnie blokuje import amerykańskich towarów. Będziemy niebawem mieć ważne spotkanie w kwietniu pomiędzy chińskim prezydentem Xi i Trumpem. Co ciekawe, nie jedzie do Białego Domu, ale na Florydę, do jednej z rezydencji Donalda Trumpa. Nie wiem, co to może znaczyć, ale na pewno to ciekawostka i będą o tym rozmawiać. Ale oczywiście w tle jest obawa, że Stany Zjednoczone mogą przybrać bardziej agresywną postawę wobec eksportu z Chin i wywołuje ona myślenie, co jeśli USA nas zablokują? Co wtedy zrobimy? Więc te dwie sprawy wzajemnie się nakręcają. W 2008 roku myśleliśmy, że zepsuł się mechanizm światowego kapitalizmu. Po latach od kryzysu finansowego, którego skutki, jak pan powiedział, są jeszcze widoczne w Europie, czy możemy powiedzieć, że kapitalizm taki jak był w 2008 jest nieprawidłowy? Powiedziałbym tak, kapitalizm zawsze przechodzi kryzysy finansowe. Od II wojny światowej to czwarty w Stanach Zjednoczonych. Pojawia się kwestia instytucji, które są powołane, by je rozwiązywać. W Stanach Zjednoczonych szef Rezerwy Federalnej, minister finansów i 8 lub 9 prezesów największych banków zamknęli się w pokoju w niedzielę i rząd im powiedział: w poniedziałek banki mają normalnie pracować i musimy znaleźć sposób, jak to zrobić. Bez tego nie wyjdziemy z tego pokoju. W Europie nie możemy zebrać wszystkich decydentów w jednym pokoju. Ponadto niemożliwe jest podjęcie decyzji w 3 lub 4 godziny, choćby w najważniejszych sprawach. Musicie koordynować wszystkie te sprzeczne interesy organizacji zbudowanej na zasadzie wzajemnego porozumienia. W Stanach skończyło się tym, że banki zostały otwarte, natomiast Europejczycy nie mogą w taki sposób podejmować decyzji wiążących dla innych uczestników rynku. Jest jeszcze jeden ważny aspekt tej sprawy. Kiedy pojawił się kryzys, to dotknął Grecję w inny sposób niż Niemcy. Dotknął Teksas inaczej niż stan Nowy Jork. Ale Teksańczycy nie protestowali, kiedy ich pieniądze poszły do Nowego Jorku. Niemcy jednak powiedzieli: przecież nie jesteśmy Grekami, dlaczego mamy pomagać? Tak więc głębszy problem polega na tym, że każdy z krajów musi zmierzyć się ze swoimi własnymi kłopotami. Europa Południowa miała olbrzymie bezrobocie. Północna Europa nie była gotowa do transferów olbrzymich sum pieniędzy, które mogłyby zmienić sytuację. Tak więc problem instytucjonalny jest również głębszy. Kiedy wybuchł kryzys, każdy naród dbał o samego siebie. W Europie różne kraje o odmiennych tradycjach mają wspólną walutę, czyli euro. Czy ta waluta utrzyma się przez 10-20 lat? Nie wiem, czy się utrzyma, ale nie wiem też, jak można wyjść z euro. Ta waluta nie jest do utrzymania, bo waluta odzwierciedla sytuację danego państwa. Mówi nam o tym, jak wyceniamy dobra, za ile chcemy je sprzedać lub kupić, ile wydamy na edukację naszych dzieci. To bardzo narodowa sprawa. Jeśli internacjonalizujesz walutę, to tracisz kontrolę nad tymi sprawami, czyli pieniędzmi, i nad tym, zgodnie z czyim interesem pieniądze są wyceniane. Okazuje się, i to nie jest specjalnie zaskakujące, że waluta jest wyceniana w interesie Niemiec. To oczywiście rozsądne, bo Niemcy to największa gospodarka, silnik napędzający Europę i musimy o nie dbać. Ale kiedy jesteś Włochem albo Hiszpanem, to płacisz za stabilność Europy podczas tego wyceniania waluty. Problem zaczyna się, gdy chcesz wyjść z euro. Jest tylko jeden sposób, czyli bankructwo. Wszystkie długi są wyceniane w euro. Jak zaczniesz rozmawiać z wierzycielami na przykład o druku nowej drachmy, a oni to poprą, to będzie pięknie. Jednak oni wolą euro, a bankructwo ma swoją cenę. Tak więc Europa postawiła się w bardzo trudnej sytuacji. Najlepiej mają ci, którzy do euro nie weszli. Nasza sytuacja jest niezła,
ale najlepszą mają Stany Zjednoczone, które utrzymują raczej pozycję emitenta waluty rezerwowej świata. Czy na przykład chiński yuan może rzucić wyzwanie dolarowi amerykańskiemu? Waluta rezerwowa to nie jest coś ustalonego. Jeśli chcę kupić coś od pana na zasadzie 10-letnich obligacji, to zgodzi się pan na rozliczenia w juanie, w złotych, czy woli pan dolary? Swiss francs. Maybe. And that's a reserve currency. I to jest właśnie waluta rezerwowa, taka, w której denominowane są transakcje długoterminowe. Stany Zjednoczone stanowią 25% światowej gospodarki. 25% każdej wartości wyprodukowanej na świecie powstaje właśnie w Stanach Zjednoczonych. Wartość dolara polega na tym, że możesz go wziąć, pojechać do Stanów Zjednoczonych i kupić sobie cokolwiek zechcesz. Nie ma żadnych ograniczeń. Jest więc największa gospodarka i łatwość transferu. Dolar ma też powszechne zaufanie. Może więc frank szwajcarski jest brany pod uwagę. Stany Zjednoczone emitują walutę rezerwową nie z powodu jakichś administracyjnych decyzji, ale z powodu powszechnej zgody na to. Za ropę naftową płacisz w dolarach. Status dolara jako waluty rezerwowej to skutek II wojny światowej i praktycznego załamania się gospodarek imperiów kolonialnych Wielkiej Brytanii i Francji oraz Niemiec. Wspomniał pan ropę naftową. Czy kończy się epoka ropy? Węglowodory napędzają gospodarkę. Słyszymy fantazjowanie o energii słonecznej i innych takich. To się może wydarzyć w końcu, ale teraz napędza nas ropa naftowa. Co się zmieniło, to nie znaczenie ropy naftowej, ale jej dostępność. Olbrzymia pomyłka w obliczeniach, jaką wszyscy zrobili 20 lat temu, polegała na założeniu określanym jako peak oil, szczycie wydobycia, po którym miało ono tylko spadać. Są o tym książki naukowe. Ludzie robili doktoraty, spore fortuny. Ale w miasteczku na pustyni, gdzieś w Teksasie, kilku gości kombinowało, jak wycisnąć ropę ze starych szybów naftowych. Dzięki temu mamy rewolucję w technologii wydobycia. Doszło do tego, że Stany Zjednoczone, które były importerem ogromnych ilości paliwa, w latach 70. doświadczyliśmy przecież embargo na import ropy. Teraz są praktycznie samowystarczalne, a niebawem być może przekroczymy ten punkt. Dlatego też spadła wartość ropy naftowej. Wcześniej analitycy zakładali, że będzie tylko rosnąć. Cena była za wysoka, więc przestawialiśmy się na paliwa alternatywne. Teraz, kiedy znacząco potaniała, alternatywne paliwa nie przynoszą zysku ekonomicznego. Rosja jednak nadal używa węglowodorów jako narzędzia nacisku politycznego w takich krajach jak nasz. Pytanie więc, czy tańsza ropa i tańsze LNG mogą pomóc zrównoważyć rosyjskie wpływy? To się już dzieje. 2 lata temu Rosjanie byli w stanie grozić odcięciem dostaw gazu. Teraz jednak Rosja potrzebuje pieniędzy ze sprzedaży ropy o wiele bardziej niż potrzebuje broni. Przy cenie $50 za baryłkę Rosjanie nie mogą zamknąć swojego budżetu. Kończy im się gotówka w rezerwach federalnych. Jeden z funduszy wyczerpie się latem, drugi wystarczy może do końca roku, jeśli utrzyma się ta cena. Co do pomysłu, że przestaną teraz otrzymywać wpłaty za ropę. Widzieliśmy, co stało się z porozumieniem z Arabią Saudyjską o ograniczeniu wydobycia celem podwyżki cen surowca. Nie zadziałało. Przyczyna porażki jest taka, że Ameryka ma ropę naftową, gaz ziemny i bardzo chętnie go sprzeda. Jednym z pomysłów, jaki pojawił się w Polsce, jest powołanie Bramy Północnej jako alternatywnego dopływu gazu ziemnego do nas i innych krajów europejskich. Czy polskie władze mogą tu oczekiwać wsparcia ze strony Ameryki? Musimy tu zrozumieć jedno. W Ameryce przeszliśmy przez kryzys energetyczny. Nie polegał on na braku surowca, ale na tym, że poczyniono ogromne inwestycje w wydobycie gazu łupkowego. Jego cena nagle spadła, więc wielu inwestorów znalazło się w gigantycznych długach.
Inni zbankrutowali, szukali dodatkowego finansowania. Teraz te instalacje znalazły się w rękach ludzi, którzy nie mają tych długów i są gotowi do sprzedaży. Tak więc, jeśli polski rząd jest gotów odbierać ten gaz za cenę, która da godziwy zysk, to wyślemy go wszędzie. I to nie są decyzje podejmowane w Waszyngtonie, ale w Houston. Z doświadczenia wiemy, że sprzedaż gazu wymaga wsparcia politycznego, jakiegoś parasola. Powiem tylko, że szef dyplomacji, sekretarz stanu Tillerson, był wcześniej szefem koncernu Exxon. Trudno znaleźć polityka bardziej nastawionego na eksport. Nie, że są tu jakieś konflikty interesów. On byłby pierwszy, który poprze takie projekty. To pomoże nam też politycznie. Im bardziej uczynimy Polskę samowystarczalną, tym bardziej poprawia się nasza pozycja wobec Rosjan. Tak więc dyskusja jest taka, czy Polskę będzie stać na ten surowiec, czy znajdzie finansowanie, ile będą trwać dostawy i tym podobne. W Europie Środkowej mamy problemy demograficzne. Czy poprawa gospodarki i wzrost znaczenia naszych krajów poprawią kwestie demograficzne? Liczba urodzeń spada na całym świecie. Problem polega na urbanizacji. Na wsi można mieć 6 lub 8 dzieci i zatrudnić je w gospodarstwie. W mieście z taką liczbą zbankrutujesz. Tak więc ludzie odkryli, że wykonają swój obowiązek wychowując 1 lub 2 dzieci i liczba ludności zaczęła się kurczyć. Z ekonomicznego punktu widzenia wpłynie to na dochód na głowę. Jeśli więc PKB spada, to spadek jest wolniejszy niż zmniejszanie się liczby ludności i społeczeństwo jest bogatsze. I to jest nowa okoliczność. W przeszłości było regułą, że wzrost liczby ludności równał się wzrostowi PKB. W czasach zmniejszających się społeczeństw system działa odwrotnie. Nie chodzi już o wzrost, ale o to, czy PKB spada tak samo szybko jak liczba mieszkańców, czy też wolniej. Jak wolniej, to każdy z nas ma więcej pieniędzy. Uniwersytet Harvarda przewiduje, że do roku 2024 PKB Niemiec będzie rosło średnio rocznie o 0,3%. Czy pana zdaniem Niemcy popadną w recesję gospodarczą? Bardzo trudno wyobrazić sobie, że te liczby mogą być prawdziwe. 50% niemieckiego dochodu narodowego pochodzi z eksportu. Na świecie widzimy, że gospodarka Chin zwalnia, Rosja ma kryzys, Bliski Wschód ogarnął chaos, tylko Stany Zjednoczone są wiarygodnym klientem. Problem jest taki, że w Stanach Zjednoczonych szykuje się kolejna okresowa recesja. Mamy je co 5 do 7 lat. Widzimy, że Fed podwyższa oprocentowanie, inne wskaźniki też sugerują recesję. To będzie największy kryzys dla Niemiec. Amerykanie jakoś dadzą sobie radę ze spowolnieniem. Mamy praktykę, ale zagrozi to niemieckiemu eksportowi. Uniwersytet Harvarda zakłada, że eksport pozostanie na stałym poziomie, a ja nie wyobrażam sobie, że Niemcy, czwarta największa gospodarka świata, utrzyma 50% udział eksportu w PKB. O ile nie będą eksportować do Afryki i Azji. Trzeba mnóstwo eksportu do Afryki i Azji, by zrównoważyć sprzedaż do USA. Niemiecki eksport rośnie na rynkach europejskich, a tam nie ma już wzrostu popytu. Chińczycy zwolnili zakupy, Amerykanie też. Niemcy potrzebują rynków zbytu, których już nie ma. Jesteśmy w nowej epoce. Zwycięzcy w poprzedniej epoce to byli eksporterzy. Okazało się jednak, że możesz wyeksportować tylko to, na co znajdziesz kupca.
A my wchodzimy w świat, gdzie nikt nie będzie już kupował. A dla mnie Niemcy to największy problem dla gospodarek świata. Ich system bankowy już ma potężne problemy. Spójrzcie na Deutsche Bank. Nie będą w stanie tego utrzymać. Ich gospodarka zacznie się dramatycznie kurczyć, a oni nie będą w stanie tego kontrolować. Kiedy pana książka pojawiła się na polskim rynku, była drugą w kolejności zdumiewającą pozycją amerykańskiego naukowca. Przed panem był człowiek, który udowadniał, że Krzysztof Kolumb był synem Władysława Warneńczyka. To ważne, bo pisał pan o przyszłym wielkim znaczeniu Polski i zorganizowaniu krajów nas otaczających i utworzeniu strefy może niekoniecznie wpływu, ale działania we własnym interesie krajów zrzeszonych. Dzięki temu przestaniemy być peryferiami dla Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, ale stworzymy własny ośrodek oddziaływania na rzeczywistość. W związku z tym pytanie, czy idziemy w tę stronę? Czy widzi pan symptomy tego? Widzę je, ale mniej w Polsce, co wokół waszego kraju. Zdaliśmy sobie sprawę teraz, że upadek Związku Sowieckiego nie był końcem epoki, ale początkiem nowej. Obecna słabość Federacji Rosyjskiej jest nie do rozwiązania. Wywołuje dalsze osłabienie tego kraju. Oczywiście Moskwa udaje supermocarstwo, wysyła wojsko do Syrii, zajmuje się hakowaniem komputerów i tak dalej. Ale fakty są takie, że nie może utrzymać swojego modelu gospodarki. I jest całkowicie uzależniona od sprzedaży ropy, której ceny nie kontroluje. Po stronie Niemiec macie kraj na krawędzi upadku. Trzeba bardzo poważnie potraktować niemiecki kryzys bankowy. Niemcy nie powinny mieć kryzysu bankowego. Do tego dochodzą kwestie eksportu. Stoimy teraz w momencie, gdy Niemcy upadają. Przynajmniej moim zdaniem. Rosja, kiedyś mówiłem, że może stać się agresywna, a teraz uważam, że ten okres agresji dobiega końca. No i wy pomiędzy nimi. Ta mocna pozycja, o której pisałem w książce, nie polegała na tym, że Polska nagle stanie się bardzo dynamiczna, ale na tym, że będziecie ostatnimi, którzy utrzymają się na nogach, jak to mówimy w Ameryce. W Europie wasze położenie geograficzne, tu na wielkich równinach północnoeuropejskich, jest połączone z mocną świadomością narodową, która was łączy, która pozwala podejmować ryzyko i wymaga poświęceń. Wszystko to razem sprawia, że zastąpicie ośrodki siły. Jak to konkretnie zostanie zrobione, to zupełnie inna sprawa. Ale ja sądzę, że kiedy patrzymy na Rosję, kiedy patrzymy na kruszące się Niemcy i spojrzymy na Polskę, to zobaczymy niezwykle stabilne i relatywnie dobrze radzące sobie państwo. Nie jakieś cudowne i wspaniałe, ale porządne. Spotkał pan Mateusza Morawieckiego? Jakie odniósł pan wrażenia? To technokrata o najwyższych kwalifikacjach i spełnia wymagania stawiane na takim stanowisku. Angażuje się w rozwiązywanie bardzo skomplikowanych problemów i wychodzi mu to. Myślę, że zdaje sobie sprawę z rozwoju sytuacji wokół niego. Jednak stanowisko nie pozwala mu na zbyt otwarte wypowiadanie osądów, podczas gdy ja nie mam takich ograniczeń, tak więc bardzo go szanuję. Spotkałem wielu waszych przywódców i w szczególności w tym rządzie są ludzie świadomi biegu wydarzeń na świecie. Czy sądzi pan, że Ukraina będzie miejscem kolejnej rewolucji? Ukraina to klasyczny zamrożony konflikt. Rosjanie chcą, by Ukraina była buforem wobec Zachodu. Zachód i Ameryka chcą Ukrainę jako zaporę przeciw Rosji, broniącą Karpat. Żadna ze stron nie jest zainteresowana jakąś inwazją na Ukrainę, bo byłyby z tego problemy. Dla Amerykanów to całkowicie wystarczające rozwiązanie i dla Rosjan również. Nie wiem, czy będzie traktat, który określi finlandyzację Ukrainy.
Ale myślę, że na tym się zatrzyma. Amerykanie raczej nie poprą kolejnej kolorowej rewolucji. Rosjanie będą bardzo ostrożni na wschodzie, tak jak dotychczas, i zostanie tak, jak jest. W miniony weekend demonstracje w Rosji czym się różniły od roku 2012? Jest szansa na sukces? W Rosji? Widzimy podobieństwo w formie, ale bardzo różne tło. W 2012 roku Rosja była bogata, były dochody z ropy. Teraz to inny kraj. Dlatego takie demonstracje są znacznie bardziej niebezpieczne dla władzy, która nie wie, jak się to rozniosło po kraju. W Moskwie, Petersburgu sytuacja ciągle jest dobra. Problemy pojawiły się na pozostałym obszarze kraju i to jest zaczyn rewolucji. Czy pan Putin zostanie u władzy jeszcze dekadę? Jeśli Rosja się nie rozpadnie, to będzie nią rządził taki sam przywódca jak Putin. Putin stoi na dwóch nogach. Jedną opiera na FSB, a drugą stanowią oligarchowie. Ktokolwiek go zastąpi, musi dogadać się z oboma tymi obozami. I to jest problem Rosji, którą utrzymywały w jedności tajne służby. Za cara była to ochrana, potem bolszewicka ČK, NKWD i KGB. FSB to coś jakościowo innego. To organizacja znacznie bardziej skomplikowana. Nie tylko lojalna wobec władzy, ale też dowództwo FSB i oficerowie zarobili ogromne pieniądze. Tak więc nie ma mowy o zastosowaniu takiego terroru, jakim sprawę rozwiązałby Stalin. Widać to było na Ukrainie, gdzie sytuacja przerosła możliwości FSB. Nie potrafili nawet wywołać powstania na wschodzie. W Polsce macie zawsze poczucie, że Rosjanie mają po 3 metry wzrostu, a zwłaszcza ich tajne służby. Robią wszystko i o wszystkim wiedzą. Z punktu widzenia Amerykanów są dość kiepscy. My zresztą też. Mogliby rozwiązać swoje problemy siłą, ale nie mają na to energii. Okay. Thank you very much. Thank you.